Dzień dobry, witam Państwa w Miejskim Ośrodku Kultury. Ja nazywam się Emilia Konwerska i porozmawiam dzisiaj z Aleksandrą Zbroją. Aleksandra Zbroja jest absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu, współpracuje z wysokimi obcasami, z dużym formatem, a porozmawiamy dzisiaj o najnowszej książce Aleksandry, czyli o Mireczku, Pato opowieści o moim ojcu. I Mireczek to jest taka historia, która właśnie ma elementy takiego reportażu dotyczącego własnej historii, historii swojej rodziny. To historia relacji z ojcem, relacji córki z ojcem, bardzo trudnej, z ojcem, który jest po prostu uzależniony przez całe właściwie życie bohaterki od alkoholu. Na początek chciałabym zapytać Cię o tytuł tej książki. Dlatego, że zauważyłam, że on bardzo mocno wrósł jakby w świadomość czytelników. Bo zazwyczaj, kiedy mówi się o książkach, to mówi się ta książka o ojcu alkoholiku albo książka Aleksandry Zbroi. A tutaj wszyscy mówią Mireczek. Czytam Mireczka, biorę ze sobą Mireczka, kupiłam Mireczka i on jakby, ten zabieg, który ty zastosowałaś, mam wrażenie, że po pierwsze przełożył się trochę na czytelników, a po drugie chciałam cię zapytać o to, dlaczego zdecydowałaś się na taki tytuł i takie nazwanie swojego ojca. Aha. Najpierw się przywitam, dobry wieczór, cześć, dzięki wielkie za zaproszenie i dzięki za super pierwsze pytanie. Bo faktycznie rzadko kiedy kto mnie o to pyta, a ten tytuł jest dla mnie szalenie ważny i ja z premedytacją wymyśliłam taki tytuł i już wyjaśniam, o co mi chodzi. Ja chciałam trochę tego mojego ojca odczarować, odczarować to słowo Mireczek i dla mnie, ale też szerzej pewnie dla kogoś, kto podchodzi do tej instytucji ojcowskiej jako do jakiejś takiej świętości. No bo o ojcu, no właśnie mówi się ojciec, ojcze, tato, tatusiu. No i rozumiem, że dla tej grupy odbiorców ten tytuł może być faktycznie taki frapujący w najlepszym razie. A jeśli chodzi o mnie, to ten Mireczek odczarowuje słowo, które było używane w moim domu w charakterze no, negatywnym. To była taka inwektywa. Zawsze właśnie z parsknięciem mówiono, wypowiadano, że co ten Mireczek znowu, czegoż to on znowu nie nawywijał. To właśnie był ten Mireczek, taki no, Mireczek, który broi, mówiąc eufemistycznie. Ale teraz jak tak myślę o tym, wcześniej nie myślałam, nie brałam takiego tropu pod uwagę, to może jakby Mireczek nigdy nie mógł dorosnąć i stać się dojrzały, bo właśnie zawsze był traktowany trochę jak dziecko i trochę niepoważnie i może to jest też problem czasem tych naszych ojców i rodziców. Wiesz co, nie do końca chyba, bo ten Mireczek do niego się przyklejał no właśnie w sytuacjach, znaczy on był jakimś takim czymś, co się pojawiło później. Na pewno, to nie jest tak, że on przez całe życie był nazywany Mireczkiem. Na przykład moja babcia, jego mama nigdy go Mireczkiem nie nazywała. On był Mirkiem dla niej. Ale faktycznie jest coś w tym, co jakby zasugerowałaś. Tak, to jest ciekawe z punktu widzenia analizy języka, tak mi się wydaje, że jak właśnie w odniesieniu do człowieka, a rodzica pewnie w szczególności, zdrobnienia, one nie tylko muszą być właśnie takim wyrazem czułości, ale są w stanie też przekierować nastrój właśnie z takiego spodziewanego przy zdrobnieniu, no nie wiem, takiej ciepłej bliskości z kimś, tak, do kogo się zwracamy lub o kim mówimy, w rejony zupełnie inne, w rejony ironii. Ironii, która niemal zawsze jest właśnie bolesna, taka właśnie nieczuła, zimna. Zobacz, że na przykład o nielubianych politykach czasem się tak mówi. Jaruś, Bronek, Oluś. I te Bronki i Jarusie rzadko są wymawiane z intencją dobrą, nie? No i właśnie Mireczek wziął się trochę z tego ironicznego naddatku, do którego właśnie przywykliśmy trochę w rodzinie. Ten Mireczek był takim w cudzysłowie milszym, bardziej akceptowalnym zamiennikiem słów bardziej jeszcze oceniających, mocniej brzmiących, takich jak menel, obszczymur, pijak. No i ja też używałam tego Mireczka w tym charakterze, choć przecież równie dobrze mogłabym z inną intencją mówić Mireczek, tak? Oto ktoś mi bliski, oto ktoś, kogo lubię. No więc ten tytuł gra na tej dwuznaczności i w pewnym sensie zdradza treść całej książki. To znaczy obnaża Mireczkowe dwie twarze.
I w pewnym sensie też, wiesz, ja się uczę z tego, bo on mi pokazuje oblicze ojca jako kogoś możliwie domowego, takiego ciepłego, fajnego, kogoś, o kim chce się mówić zdrobnieniami, że ja mogę używać tego Mireczka właśnie bez tej ironii, ale z drugiej strony on uderza w takie oczekiwanie społeczne, że rodzicowi, choćby nie wiem co, należy się szacunek również językowy. No bo zobacz, no ja nie znam wiele rodzin, w których mówi się na co dzień po imieniu do rodziców. No tak, właśnie myślę, że też dla niektórych ten tytuł może być takim właśnie protekcjonalnym spojrzeniem na tego ojca, ale ja też pomyślałam, że to jest też taka próba zobaczenia właśnie człowieka, bo jednak te, zawsze mi się wydawało, że te formuły matka, ojciec, też mąż, żona, one trochę tak odzierają z osobowości te figury, że tak powiem, w naszym tak, życiu. Tak, na pewno tak jest i właśnie to są, widzisz, ten tytuł pokazuje, wiesz, z nim, jego można czytać na wiele sposobów i każde odczytanie będzie właściwe i pewnie każdy będzie zgodny z moją intencją. No bo ja pokazuję, właściwie źle powiedziałam, ja nie pokazuję dwóch twarzy Mireczka, ja pokazuję wiele jego twarzy, tak? I to słowo samo i ta dwuznaczność, która kryje się i drzemie w zdrobnieniu, ona robi to samo. Ale też jest coś fajnego, bo powiedziałam w pierwszym twoim pytaniu wspomniałaś o czymś jeszcze, że mówi się, że właśnie czytam Mireczka, tak? Że to słowo ja szczerze mówiąc... Znaczy tak oswoili trochę tę książkę, tak. Tę historię mam wrażenie. Ale wydaje mi się, że jeszcze coś w tym jest, bo no, zacznę od trochę innej strony. Decydując się na ten tytuł, ja wiedziałam, że to słowo Mireczek, ono ma szansę stać się słowem takim obejmującym jakąś zbiorowość. Jakiś taki typ pijanego rodzicielstwa, jakiegoś czegoś takiego przeciwnego, świadomemu pewnie dziś byśmy powiedzieli ojcostwu, nie? Coś, na co właściwie nie ma określenia. Nie umiem znaleźć słowa na taki typ relacji rodzicielskiej albo taki typ ojcowania, nie ojcowania. I faktycznie, słuchaj, ja dostaję teraz wiadomości. Jak ty powiedziałaś to pierwsze pytanie, sformułowałaś, to od razu mi to przyszło do głowy. Ja dostaję wiadomości do dziś w stylu mój Mireczek... Tak, ja też słyszałam już od osób takie określenie. Tak, albo mój Mireczek ma na imię Krzysiek. I dla mnie to jest super, bo z jednej strony ono wprowadza jakąś pulę, jeszcze raz, właśnie tej dwuznaczności do całej sytuacji. Z jednej strony pulę potencjalnego... No, dobra, jakąś taką czułość w zjawisko potencjalnie postrzegane jako jednoznacznie moralnie złe, czyli to zapijaczone, agresywne ojcowanie. Zresztą powiem więcej, no ono jest moralnie złe, ja też nie twierdzę inaczej. Ale jest po prostu skomplikowane też, tak? Znaczy takie oceny należy rozważnie ferować, takie wyroki, ale z drugiej strony wprowadza właśnie ten zasłużony cień, a nawet może degraduje figurę ojca jako kogoś nietykalnego. No i właśnie ta wieloznaczność możliwych odczytań, uderzenie w jakąś instytucję świętego ojca, o którym broń Boże źle nie można powiedzieć, a jak już zmarł, to wiadomo. Ale też uderzenie we własną pamięć, która ogniskuje się, przynajmniej w moim przypadku tak było, ona przez lata ogniskowała się, ta pamięć o moim ojcu wokół wyrzutów, krzywd, no właśnie takiego pola widzenia bardzo zawężonego, w którym ja nie byłam w stanie zobaczyć w osoby cierpiącej w kimś, kto sprawia mi cierpienie. Tak może górnolotnie to brzmi, ale no tak nie umiem znaleźć w ogóle innego zdania do opisu tego, co mną targało. I ja tę dwuznaczność, która wychodzi z tego tytułu, uznałam za satysfakcjonującą i zaakceptowałam to jako coś fajnego, że ktoś inny może używać tego słowa nawet podświadomie właśnie w takim, no właśnie, w takiej szarości. Że nie, ten Mireczek to ani dobre, ani złe, tylko po prostu skomplikowane. Tak, ja właśnie w tym zobaczyłam też takie próbę takiego zobaczenia takiego słabego człowieczka trochę w kimś, kto bardzo dużo krzywd wyrządził nam i takiego rozbrojenia trochę tego przeciwnika. Ale może nie będę już jakby tego kontynuować i męczyć tematu tego, bo ty już teraz wspomniałaś, też w wywiadach o tym mówisz, jak bardzo doświadczenie dorastania w domu, gdzie był ojciec alkoholik, jest charakterystyczne, nie wiem, czy dla naszego pokolenia, bo my jesteśmy w podobnym wieku, czy w ogóle dla Polski. Ja pamiętam taką historię, że weszłam do Żabki i tam jakiś taki mężczyzna perorował, że córka alkoholika to będzie złożona. I wtedy sprzedawczyni powiedziała, ja jestem córką alkoholika. I ja od razu powiedziałam, ja też jestem córką alkoholika. I wyszła kolejna sprzedawczyni i się okazało, jakby, że
praktycznie każda osoba na ulicy, albo co druga osoba, ja nie wiem, jak, czy to jest przebadane statystycznie, ale że jest to po prostu ogromne doświadczenie ludzi, którzy mają po prostu podobną historię, bo te historie jakby to też jest ciekawe i o to też chciałabym Cię podpytać, że okazuje się, że te historie dorastania z ojcem alkoholikiem, czy też matką pijącą, one są w dużej mierze podobne i mają jakieś takie wspólne mianowniki i właśnie o tą taką powszechność tego doświadczenia chciałabym Cię zapytać. Ojej, to jest dużo, dużo rzeczy, ale w ogóle tak swoją drogą, nomen omen, ja dziś dostałam 2 telefony od osób takich, od dalekich znajomych, plus 1 od osoby, którą dopiero poznaję, więc powiedzmy no niedawnej, świeżo upieczonej znajomej i wszystkie z tych 3 osób, z którymi rozmawiałam dziś przez telefon, mi powiedziały dokładnie to samo, że ja jestem z rodziny, w której się piło. Wiesz, nie to, że rozmawialiśmy o Mireczku, ale tak po prostu wiadomo, że wyszło to jakoś w pewnym momencie. No i dla mnie to po prostu, wiesz co, ja już tyle razy to słyszałam i w dalszym ciągu mnie to wbija po prostu w podłogę i nie mogę się pozbierać. Ja wręcz, wiesz, siadałam do tej książki z taką intencją, że piszę to dla tych wszystkich ludzi trochę, nie? Więc wiedziałam, że to jest jakiś taki ogrom doświadczeń, nieopisany, że to jest ocean jakiś, ale... Mimo tego, za każdym razem, kiedy spotykam się z takim wyznaniem, albo kiedy widzę jakiś taki hashtag, też jestem DDA, albo coś takiego, albo kiedy czytam komentarz, albo jak dostaję listy, które uwielbiam dostawać i za wszystkie dziękuję, to po prostu przychodzą mnie dreszcze. Wspomniałaś o statystykach. One, wiesz co, no, ja się nad tym oczywiście zastanawiałam i próbowałam jakoś to ogarnąć liczbowo, ale po pierwsze jestem noga i statystyki też w szkole nigdy nie miałam. No ale doszłam, wiesz, do tego, że oczywiście są ludzie, którzy to badają, takie mądre, tęgie głowy, które próbują to jakoś uchwycić, to zjawisko matematycznie, ale im się nie udaje, no bo wiesz, no jak to zbadać, jak to zmierzyć. Ja tam chyba przytaczam taką rozpiętość, że niektórzy mówią, że to jest 15% dorosłych teraz, do 40% dorosłych teraz, no to jest ogrom ludzi. Wiem na przykład, nie, wiesz, no ale zaczekaj, jest rozpiętość tego, no 15 a 40, no kolosalna różnica. No więc powiedzmy, że nauka jest trochę bezradna wobec tego, ale wiesz, jakby... Ostatnio usłyszałam taką statystykę, że obecnie w domach z alkoholem w samej tylko Warszawie wychowuje się ponad 60 tysięcy dzieci. No wiesz, ile z nich rozwinie w sobie syndrom DDA? No, statystyka mówi, że pewnie większość, choć pewnie warto też podkreślić, że nie każdy. Nie? To nie jest tak, że jak dorastasz, to jest już w ogóle, wiesz, to potem lądujesz w jakimś takim emocjonalnym bagnie. Nie musi tak być, choć zazwyczaj tak jest. I wiesz, i ta liczba listów, którą ja dostaję po napisaniu tej książki, też mówi sama za siebie, i te telefony, i ten epizod z Żabki, który mi tutaj przytoczyłaś. I w ogóle też zaczęłam się zastanawiać, że być może to, co paradoksalnie zwykliśmy wrzucać do takiej szufladki patologia, jest niestety częścią naszej, w cudzysłowie, normy. Wspomniałaś też o tym, czy to dotyczy naszego pokolenia, ja mam lat ponad 30, czy nie. Mi się wydaje, że jednak jest to zjawisko ponadpokoleniowe, międzypokoleniowe. Iwona Kusz ostatnio dla magazynu, dla dwutygodnika, Iwona Kusz jest wybitną badaczką, akademiczką pracującą na Uniwersytecie Warszawskim. Ona powiedziała, że być może jest tak, że takim ponadpokoleniowym doświadczeniem, które jednoczy Polaków w tym nieszczęściu, i w którym się wszyscy odnajdujemy, albo większość z nas, albo bardzo duża część, i które jakoś nas jednoczy, nie jest pamięć o wojnie, nie jest pamięć o stanie wojennym, czy o transformacji, czy o takich trudnych momentach w historii, ale pijaństwo i stan pijany rodziców właśnie. I wiesz, no, bardzo ze mną rezonuje to zdanie, to pytanie właściwie, które ona zadała, bo nie jest to jakaś teza, hipotezą jest to bardziej. I wiesz, z całą pewnością to zjawisko nie dotyczy tylko ludzi pokolenia 30-latków i pokoleń starszych, ja to wiem, że nie dotyczy to ludzi chowanych na wódzie PRL-owskiej, ale dotyczy to dzieciaków, które teraz wchodzą w dorosłość, od młodych dorosłych obecnie. I pewnie idzie to jeszcze dalej i pokazuje to pandemia, jak szalenie wzrosło spożycie alkoholu nie tylko w Polsce. Ostatnio widziałam też takie liczby, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku sprzedaż alkoholu online wzrosła 230 ileś procent. No to pomyśl,
pomyśl sobie, jakie mogą być konsekwencje tego, nie? I wiesz, no liczby mówią same za siebie, pijemy sporo i akurat to jest mierzalne i badalne i to sporo używam znowu w charakterze eufemizmu, no i wydaje mi się niestety, że to, bo wiesz, ludzie włącznie ze mną może jakiś czas temu tak zwykliśmy mówić, że no za PRL-u to się piło, nie? Wtedy to się chlało te wódę, ale to jest w ogóle nieprawda, bo po PRL-u się chlało nawet więcej. A teraz są badania, które mówią, że pije się jeszcze więcej, dużo, dużo więcej niż na przykład 10 lat temu. Mi się wydaje, że też to jest jeden z takich przejawów tego, że niektóre tematy przestają być modne i są trochę wyeksploatowane już medialnie. I rozmawiałam właśnie z koleżanką o tym i chwilę później odkryłyśmy twoją książkę, że właściwie ten temat alkoholizmu i tego, że jak się wychodzi do miasta, to wszyscy są pijani w weekend, był modny tam w gazetach pewnie 10-15 lat temu, a teraz jakby już przestał być poruszany, co oczywiście nie znaczy, że zniknął. I to taka bardziej uwaga niż nie, pytanie. Ale ja się nie zgadzam, bo jak na przykład pitchowałam, zajawiałam temat wydawnictwom, to zdarzało się, że w ogóle nikt mi nie odpisywał, albo no właśnie, że zostało to uznawane za taki w ogóle nudny temat, no bo co to takiego jest ciekawego. A zobacz, czy znasz jakieś książki, które poruszają ten temat dorastania w domu, w którym się pije? No nie, właśnie, nie. Ja nie mogłam sobie przypomnieć takiej książki, zanim trafiłam na twoją, dlatego ona mi się wydała bardzo... Pisane przez terapeutę. Jest gdzieś, albo to ten temat gdzieś się pojawia w tle, on nigdy nie przypominam sobie, żeby on był głównym tematem po prostu jakiejś historii. No wydaje mi się właśnie, że to jest uznane za taką ziew i nudę i taką być może naszą też smutną konieczność, co właściwie no jak już tak ma być, to już nawet nie analizujmy, no tak jakoś ja to odbieram. Zresztą... Może to jest właśnie zbyt powszechne też, żeby dla ludzi było atrakcyjnym tematem, że a wiadomo, a widzę, to jest. Okazuje się, że jest atrakcyjnym tematem i no nie powiem, że... Może nieładnie powiedzieć w tym kontekście, że mnie to cieszy, ale jakoś taką czuję satysfakcję, że miałam rację, że to jest dla wielu osób bardzo istotne. U ciebie w książce pojawia się bardzo takie ciekawe spojrzenie w ogóle na temat DDA i ponieważ ono jest takie bardzo bliskie temu, co ja zawsze miałam, czyli trochę niezgoda na wtłoczenie w jakiś taki schemat. I tam się pojawia taki bunt przeciwko temu, że aha, że to teraz moje dzieciństwo i moje jakieś traumy mają mnie definiować jako człowieka, że to wcale nie jest takie proste. I ja też, i też dużo moich znajomych, żyliśmy w takim przekonaniu, że trzeba już jesteśmy już dorośli i trzeba schować, już nie wypada w naszym wieku mówić o tym dzieciństwie, a nagle mam wrażenie, że trochę dochodzi do jakiejś takiej, może też przez popularność terapii, takiej zmiany w naszym pokoleniu, że zaczyna się o tym mówić, że jednak te przeżycia, które mieliśmy w dzieciństwie, one w jakiś sposób na nas wpływają. Czyli na przykład, jeśli całe dzieciństwo widziałaś to, że ktoś mówi, że będzie o 12, a na przykład nie przychodzi w ogóle, to może zostać w tobie mechanizm, że nie masz jednak zaufania do ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam cię zapytać właśnie o kategorię DDA i o to, żebyś trochę rozwinęła to, co się pojawia w książce, w ogóle ten wątek. Czekaj, bo się pojawiło dużo wątków. Bo pojawiło przepraszam, ja za dużo ten. Będę starała się tak... DDA, dobra? Najpierw zacznę od DDA, a potem powiem o terapii i co ja o tym myślę. Żeby po prostu, wiesz, żeby jakiś taki, żeby nie popłynąć, bo ja niestety, proszę Państwa, potrafię popłynąć z odpowiedzią, więc też możesz mnie tam, wiesz... Ja z pytaniem właśnie. Wpinać. No więc słuchaj, ja się nie buntuję wobec tej kategorii DDA, ale tego, jak ono potrafi być traktowane. Ja lubię to sformułowanie i go nie lubię jednocześnie. I chciałabym tutaj dodać, bo to jest rzecz, która mi umykała przy pierwszych wywiadach, ja po prostu o tym nie wiedziałam jeszcze, ale wydaje mi się, w ogóle jak się o tym dowiedziałam, to było dla mnie szalenie ciekawe. Słuchaj, w najnowszej edycji klasyfikacji chorób, to jest taka książeczka ICD-10, DDA jest już uznawane za jedną z chorób. A wcześniej absolutnie wszyscy mówili, że to nie jest choroba, nie? I można to znaleźć pod chorobami traum dziecięcych, znajdziesz to oznaczone symbolem Z81, choć nie jest nazywane DDA, ale jest tam taka nazwa, obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu. I wiesz, zmiana jest świeża chyba z roku ubiegłego, może półtora roku minęło.
I wiesz, ja z tym ICD-10 nie mam zamiaru polemizować, nie taką mam intencję, kiedy mówię, że nie identyfikuję się jako DDA. Ja mam problem z sytuacją, kiedy to DDA staje się, tak jak ty trochę powiedziałaś, traktowane jako taki ciężar i to w dodatku taki, który trzeba dźwigać przez całe życie. Na zasadzie taka, już jestem zepsuta i już. Taką mnie uczyniono. Takie zresztą, wiesz, to dostaję listy, one są dla mnie strasznie przykre, jak je czytam. Nie to, że mi jest, że jakoś we mnie uderzają osobiście, cieszę się, że je dostaję w dalszym ciągu, jest mi po prostu przykro, że jak powszechne jest tego typu myślenie, to są listy na zasadzie, podziwiam panią, ale mi się nigdy nie uda, ja już zawsze zostanę w tym syfie, nie? I naprawdę to jest połowa listów, myślę, spokojnie, albo więcej. I do tego, wiesz, dochodzi takie całe pole znaczeń przyklejone do tego sformułowania DDA. Na przykład ofiara jest takim naddatkiem, nie? Ja oczywiście wybrałam to słowo do popastwienia się nad nim teraz, bo mam z nim osobistą historię i jakąś batalię toczę z tym, bo sama siebie stygmatyzowałam tą ofiarą przez lata. I nie chodzi tylko o bycie ofiarą swoich rodziców, tylko w ogóle, wiesz, to jest trochę tak, jak ty powiedziałaś z tym zaufaniem, nie? Ja się tak przyzwyczaiłam, że jestem ofiarą jakiejś sytuacji, że potem byłam już ofiarą każdej sytuacji w swojej głowie, nie? I to odebrało mi jakieś takie poczucie, że jestem niezależnym człowiekiem. I nie tylko od matki i ojca, ale właśnie w ogóle, że mogę podejmować decyzje i w dodatku te decyzje mogą mi służyć. I okropne to było i naprawdę wymagało to ode mnie i zresztą nadal wymaga, bo myślę, że czasami to się ujawnia, jakiejś pracy, żeby to przerobić. Ale można też mieć odwrotnie, już teraz to wiem, że można się nigdy nie chcieć się przyznać, że jest się ofiarą w jakiejś sytuacji. No jasne, to też jest niebezpieczne. I tutaj też jest, no właśnie, tutaj ja tak naprawdę uważam, że my to DDA... To niekoniecznie jest jakaś rzecz, w której my wszyscy się odnajdziemy, że o, ja też tak mam, nie? Bardzo często właśnie jest tak, że my mamy totalnie inaczej. A ja w ogóle jestem wyjątkowym też przypadkiem, bo ja na przykład na tej liście tych cech, postaw DDA, ja odnajduję siebie w bardzo skromnym takim zakresie, nie? I też moja, każda historia, każdy człowiek ma bardzo specyficzną ścieżkę życiową. To doświadczenie picia rodzica to jest jedno z masy doświadczeń, które cię formują. I wydaje mi się też, że też rozwijamy w sobie, ja o tym może powiem zaraz, bo to jest ciekawe, ale rozwijamy w sobie tak całą gamę możliwych reakcji na to picie, nie? W sensie, że my różnimy się bardziej między sobą, niż zwykło się przyjmować, tak myślę. Ale powiem ci teraz, za co lubię tę kategorię DDA, no bo tak powiedziałam, za co jej nie lubię, a ja ją naprawdę lubię, bo ona mi pozwala namierzać rejony w życiu, na które warto kierować uważność, czyli po prostu zwracać na nie uwagę. Na tej liście postaw, o której wspomniałam, ta lista jest szalenie długa, no ale znajdują się takie rzeczy jak właśnie niskie poczucie własnej wartości, wikłanie się w związki z osobami z uzależnieniem, strach przed rodzicielstwem, pracoholizm, osobowość uzależnieniowa, szukanie aprobaty, otoczenia i wiele, wiele innych, nie? I jakby warto czasami, uważam, przejść przez tę listę, mimo że na przykład z tych wszystkich rzeczy, które teraz ci wymieniłam, no to chyba tylko to ostatnie mnie dotyczy. Ale jakoś tak warto wiedzieć, gdzie możemy być, wiesz, być czujni po prostu. Te cechy wynikają z ról, w które my wchodzimy, my dzieciaki z domów dysfunkcyjnych, bo to nie musi być tylko alkohol, przecież mogą być też narkotyki albo, nie wiem, pracoholizm rodzica. No, ale wchodzisz w jakieś role, a potem przenosisz je w charakterze, to się mówi, że to są maski, nie? W dorosłe życie. I zobacz, tych masek też jest dużo. Mogę powiedzieć, jakie to są maski, bo one to jest dosyć ciekawe. No ale i te postawy życiowe się radykalnie od siebie różnią. Oczywiście tu pojawia się też pytanie, kto nie nosi masek, nie? Bo czy aby na pewno to jest tylko cecha osób z syndromem DDA? No ja wierzę na przykład osobiście, że my wszyscy nosimy maski. Co więcej, w większości pewnie trudno w ogóle skumać, że nosi taką maskę, nie? Czyli skrywają się za czymś, albo budują sobie jakąś tożsamość, ale nie wiedzą, że to robią. A z osobami z syndromem DDA może być nieco inaczej, bo my jesteśmy trochę przeterapeutyzowani. Oczywiście nie wszyscy, bo niestety smutna rzeczywistość jest taka, że nie każdy ma dostęp do terapii,
mimo że mamy w Polsce jedną z lepszych terapii takich związanych z, chorób związanych z alkoholem w Europie, o czym też się ostatnio dowiedziałam. No, ale też nie wiedziałam o tym. No więc właśnie, ale jednak niestety jest tak, że bardzo dużo osób wciąż no, nie ma dostępu do terapeuty, no ale część powiedzmy, że ma i ta część wie o tym, że buduje sobie jakieś tożsamości, nie? I że chowa się za maskami. No ale wrócę do tych ról dziecięcych, nie? Jest coś takiego jak bohater rodzinny, żeby Państwo wiedzieli, jak to się może w ogóle radykalnie różnić, nie? Jest coś takiego jak bohater rodzinny, czyli ktoś kompetentny, ogarniający wszystko za rodzica, odpowiedzialny, taki wiesz, ja jestem taka pani odpowiedzialna. Ja się w ogóle idealnie bym nadawała do tego, żeby być nauczycielką albo wychowawczynią, wiesz, w klasie tam 1-3. Zresztą nawet miałam takie zakusy kiedyś. Jest kozioł ofiarny, czyli takie popychadło, na którym może się rodzic wyżyć. Jest dziecko maskotka, czyli taki ktoś, co jest takim wesołkim śmieszkiem i poprawia wszystkim nastrój i tworzy taką iluzję, że wszystko jest super i wspaniale. I jest też takie dziecko w czapce niewidce. Ja mówię czapce niewidce, nie pamiętam jaka jest tego nazwa, ale powiem, że no, jakoś to oddaje klimat tego, jak ten człowiek sobie właśnie maluje, jak maluje sobie oblicze. Czyli ktoś, kogo nie ma, a przynajmniej możemy tak o nim udawać, że go nie ma. Nie ma potrzeb, które trzeba zaspokajać, nie sprzeciwia się. I te dzieciaki rozwijają w sobie cechy, których potrzebują ich rodzice i ukrywają te, z którymi rodzice no, nie chcą się konfrontować. Czyli na przykład bohaterowie ukrywają strach i osamotnienie. Kozły ofiarne ukrywają, że są kompetentne i ukrywają po prostu swoje mocne strony. Maskotki chowają swój smutek i rozczarowanie. Nie? A dzieciaki niewidzialne to chowają złość, wściekłość, niezadowolenie. I to są te w cudzysłowie typowe maski DDA, te role, w które ludzie wchodzą też w dorosłym życiu. I zobacz, jakie one są szalenie różne, nie? To w ogóle jest, no po prostu jakieś kilometry dzielą te zachowania, które potem wnosisz w dorosłe życie. No ale wiesz, ta odpowiedź o na przykład moje maski, ona jest trudna, bo mi na przykład pewnie najbliżej właśnie do tej pierwszej, o której powiedziałam, jestem odpowiedzialna, terminowa, biorę na siebie dużo, załatwiam, sprawiam wrażenie takiej bardzo silnej osoby, czasami niedostępnej, mam takie swoje resting beach face i ludzie na przykład czasami w pierwszym kontakcie się mnie boją, bo po prostu wyglądam, no odpycham ich swoją mimiką twarzy, ale wiesz, chodzi o to, że ja nie zamieszkuję w tej roli na stałe. I na przykład to resting beach face ja miałam bardzo na przykład w okresie studiów, ale teraz już właściwie wydaje mi się, że raczej sprawiam wrażenie sympatycznej osoby częściej niż niesympatycznej. I wiesz, chowam się pewnie teraz za inną maską, której nawet nie jestem świadoma. I teraz zmierzam do tego, co ty też powiedziałaś wcześniej. No ja nie wierzę, że człowiek jest jakiś na zawsze. Że jakieś cechy rozwinięte w dzieciństwie, czyli to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałam, no to może było i może nawet weszłam w tym z dorosłość, ale ja z tym nie muszę zostać do śmierci. No bo formuje mnie, wiesz, no ja zdobywam doświadczenia każdego dnia. Każdy spotkany człowiek na mnie wpływa, każde zdarzenie, wesołe albo mniej wesołe, nie? Pandemia, no wszystko. I wiesz, mówię to dlatego i mówię to często i podkreślam to teraz w trakcie naszej rozmowy setny raz, ale właśnie dlatego, że wiele osób w trudnym dzieciństwie widzi właśnie takie piętno, takie coś, co je naznaczy na całe życie. I to jest, wiesz, takie powszechne przekonanie, że winimy przeszłość za teraźniejszość. Zresztą, wiesz, no i też nie mam wrażenie, że czasem o osobach DDA jest taki stereotyp, że one traktują jako usprawiedliwienie swoje dzieciństwo. Że możesz po prostu nic nie zrobić ze swoim życiem przez kolejne, nie wiem, 20 lat, ale zawsze masz to dzieciństwo, które może funkcjonować jako jakaś taka właśnie przykrywka trochę. Aha. No ja myślę, że wiesz, że to jest takie, to tak mi taką neoliberałką zalatuje. Tak, ale ludzie tak mówią, nie? Słyszę takie uwagi na temat tych osób. Tak, ale pewnie coś w tym jest, wiesz, w każdym zdaniu jest trochę prawdy, mimo że ona tam może nam nie gra ideologicznie.
Ja tylko chcę powiedzieć, że uważam, że z tej pętli można się wyplątać, właśnie akceptując to, że wszystko się zmienia i ja też się zmieniam i nie wiem, mój sąsiad, sąsiadka, który żył z pijanymi rodzicami też się może zmienić. Wiesz, bo to DDA właśnie trochę, w sumie dobrze, że to powiedziałaś, bo ona też potrafi być taką trochę szkarłatną literą, w sensie ludzie dookoła też mają jakieś oczekiwania, jak wiedzą, że teraz na przykład tacy sąsiedzi, nie? Mogą podejrzliwie na ciebie, czy nie pójdziesz w ślady swoich rodziców, nie? Czy tam nie podkradasz im czegoś z, nie wiem, z tych wspólnych pomieszczeń, z jakiegoś sypu czy tam czegoś. Ale chciałabym też powiedzieć inną ważną rzecz. W sensie, wiesz, ja na przykład w dzieciństwie ocierałam się o te role, nie tylko jedną, ale wiele. Byłam na przykład czasami kozłem ofiarnym. Ale właśnie, nie zamieszkałam na stałe w żadnej z tych ról i tutaj jest ten klucz, o którym chcę powiedzieć, bo mi nie pozwoliła babcia. Ja miałam taką figurę właśnie takiej kochającej osoby, która mnie prowadziła, próbowała mnie prowadzić w ogóle przez ten labirynt tego syfu, który mi zgotowali rodzice. I ona wdrukowała we mnie taki postulat, że w życiu trzeba o siebie walczyć, i że nie wygram w ogóle za nikogo jego bitwy. No i ona, wiesz, babcia była bardzo uwikłana, ona dała się manipulować, wkręcać w pijackie akcje i no, nie mogę powiedzieć, że zawsze jej wybory dotyczące, wiesz, wnuczki były idealne, mimo że oczywiście miała taką chęć. Bo obcowanie z osobą z uzależnieniem to jest w ogóle, wiesz, koszmar, w takim sensie też te osoby bardzo manipulują. I nami wszystkimi, tymi osobami w bliskim otoczeniu i na pewno moja babcia była ofiarą takiej manipulacji. Ale widzisz, nie dała się zmanipulować tak w 100%. I ja za te lekcje, że ja muszę o siebie walczyć i że ja nie wytrzeźwieję za nich, to niby takie banalne, proszę Państwa, ale naprawdę bardzo wiele osób, bardzo wiele dzieciaków i młodych dorosłych i starszych dorosłych, oni tak trochę być może podświadomie, a może świadomie uważają, że oni mają jakąś taką rolę w tym trzeźwieniu, że oni mogą wspomóc to trzeźwienie. No nie, no ta osoba po prostu sama musi chcieć wytrzeźwieć, koniec, kropka, nie pomożemy. Ja jestem szalenie wdzięczna mojej babci, że ona mnie tego nauczyła i wydaje mi się właśnie, że dzięki niej zawsze byłam w stanie walczyć o siebie, o bliskich i dzięki też niej nie zamieszkałam w żadnej z tych ról, mimo że się o nie ocierałam. I dlatego też i też dzięki niej moja historia jest być może inna niż historia innych osób dorastających w takich domach, które nie miały takiej osoby, nie? Nie miały takiej ostoi, nie miały takiego przewodnika, nie miały kogoś, kto pokazuje im, że no bezwarunkowo cię kocham. I masz prawo po prostu, wiesz, powiedzieć nie temu wszystkiemu, co się dzieje dookoła ciebie. Masz prawo o siebie zawalczyć. Dzisiaj, jak szłam teraz na to spotkanie i myślałam o tym wszystkim, to pomyślałam sobie, że takie dorastanie w domu, gdzie jest ojciec czy matka, która pije, to jest takie ciekawe doświadczenie tego, że od dziecka obserwujesz kogoś, kto jest słaby, i sobie nie radzi, i upada, i nie widzisz jakby sukcesu rodziców i tak dalej, tylko widzisz nieustannie porażki osoby, która powinna być pewnie od siebie silniejsza i tak dalej. Myślę, że to jest, musi być w jakiś sposób ciekawe doświadczenie też i jakoś tam istotne dla rozwoju potem. No na pewno, choć wiesz, no ja nie jestem psycholożką, psychologiem, nie umiem tego jakoś tak porządnie przeanalizować, ale no na pewno tak jest, no że wiesz, no stajesz się dorosłym, no. Stajesz się odpowiedzialny za różne rzeczy. Ja na przykład od bardzo wczesnego, no nie no, od dzieciństwa płaciłam czynsz. Ja w ogóle ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, no co to jest, dlaczego ja płaciłam ten czynsz, bo ja dostawałam różne, wiesz, stypendia, zapomogi, potem na studiach i naukowe stypendium i socjalne i to wszystko szło w ogóle, wiesz, na utrzymywanie domu. Nie mam takiego doświadczenia, że na przykład rodzic by mnie wspierał finansowo. I mam raczej takie doświadczenie, że rodzic cały czas traci pracę i cały czas jest właśnie tym słabszym, którym ja muszę się zająć. Ja tam opłacam rachunki za internet. Wiesz, to wkroczenie zbyt wczesne w dorosłość, ono na pewno, wiesz, jakoś nas formuje. Ale ja tak namawiam siebie, choć to jest trudne, do tego, żeby właśnie zobaczyć w tych rzeczach no jakąś taką, jakiś też pozytyw, nie? W sensie, że no to ja nie mówię, że to jest fajne, że byłam w takiej sytuacji i że zachęcam teraz wszystkich, żeby rodziców, żeby w ten sposób wychowywali swoje dzieci, bo na pewno konfrontując je z czymś trudnym, one jakoś tak, wiesz, zahartują te dzieci. W ogóle nie. Ale jak już się znalazłam w takiej sytuacji, to równie dobrze mogę sobie pomyśleć, że ona coś tam mi dała pozytywnego.
I ona na pewno właśnie mi dała to, że ja sobie po prostu świetnie radzę w różnych kryzysowych sytuacjach. I tak sobie myślę teraz, że to fajnie, no, że to sobie, wiesz, dla siebie wyciągam z tego. W ogóle chciałam też powiedzieć, że zachęcić publiczność, osoby, które nas oglądają, do zadawania pytań. Miałam to zrobić na początku i zapomniałam. Po naszej rozmowie też przeczytam te pytania, więc myślę, że Ola odpowie na nie. W twojej książce ważny jest też wątek, że taka próba zrozumienia nie tylko ojca, który pije, ale w ogóle takie, w ogóle uzależnienia. Natury uzależnienia i chyba takim najważniejszym zadaniem, które sobie przed sobą stawiasz jako ty, jako autorka, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego ktoś pije i nie może przestać? Wiesz co, to jest taki zabieg, to jest takie pytanie retoryczne i zabieg literacki, który ja stosuję, bo ja faktycznie zadaję pytanie już na, no cała ta książka ma taką konstrukcję, że ja wymieniam te możliwe dlaczego, tak? Ale obnażam, staram się przynajmniej to jakoś, no właśnie teraz mówię Państwu wprost, no nie ma odpowiedzi na to pytanie, dlaczego. I ja to nie ma i tutaj mrugam do Mariusza Szczygłę, staram się trochę obnażyć w książce, teraz staram się to wyeksponować. Odpowiedzi oczywiście jest wiele i każda z nich jest poprawna i niepoprawna jednocześnie. To jest taka smutna rzeczywistość, w ogóle nie tylko, znaczy tak, ja tak widzę przynajmniej rzeczywistość. Nie lubię czytać książek, które mi mówią, jak było. Bo uważam, że zawsze można znaleźć osobę, która to widzi inaczej i niekoniecznie niepoprawnie. Wiesz, to, dlaczego mówię, że to jest smutna rzeczywistość? No bo my oczywiście chcemy, żeby była odpowiedź taka jednoznaczna. Bo brak jakiejś takiej konkluzywności straszy, bo sprawia, że mamy poczucie, że nie panujemy, choćby wiesz, w sferze takiej myślowej rozumienia nad rzeczywistością. Taką pożądaną na przykład odpowiedzią, tak mi się teraz nasunęło, taką pożądaną odpowiedzią na to, dlaczego mój ojciec pił, jest taka odpowiedź, że a, to geny robią z nas alkoholików, nie? I ja w związku z tym dostaję znowu też takie przestraszone wiadomości, czy ja się tego nie boję, że stoczę się tak jak oni, no bo mam to zapisane w ciele. No i nie, no ja się nie boję, choć faktycznie miałam kiedyś na tym tle jakieś lęki, ale uświadomiłam sobie, że nawet jeśli jest coś takiego jak pijacki gen i nawet wiesz, tak ja myślę, że pewnie jest coś takiego w genach, zresztą jeden z rozdziałów jest temu poświęcony, to nie można, wiesz, że to nie jest, to nie, o niczym nie przesądza, że można to coś traktować, ten gen, powiedzmy, pijacki w cudzysłowie, że można traktować go jako ziarenko, w takim sensie, że jeśli go nie podlejesz, z niego nic nie wyrośnie. No więc ja go na przykład nie podlewam. No i nie mówię oczywiście o takim, nie mam na myśli jakiejś takiej tandetnej metafory, że podlewam alkoholem, choć faktycznie stronię od alkoholu, nie piję za dużo. Ale wiesz, no to podlewanie to jest też, wiesz, karmienie się, bycie, przebywanie w określonych środowiskach, karmienie określonych typów zachowań, no to jest masa różnych rzeczy, które pewnie na to wpływają. No więc niestety smutna odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś pije, no to jest taka, że no nie ma tej odpowiedzi. Zresztą Pilch o tym pięknie pisał, on, nie przytoczę teraz tego, a nie wypisałam sobie cytatu, bo jestem gapa, ale no on pisał, że wiesz, że no piję dlatego, kiedy jestem zakochany i szczęśliwie i kiedy jestem nieszczęśliwie zakochany, kiedy się cieszę i kiedy się smucę, no i wiesz, no i taka jest niestety smutna prawda picia, że nie ma i w ogóle różnych rzeczy, które się nam przytrafiają, że nie mają jednej określonej przyczyny, tak przynajmniej ja uważam. Ty też pokazujesz, zwracasz uwagę w tej książce na taką nieprzystawalność nauki, cytujesz tam Rocha Sulimę, który mi się wydał bardzo absurdalny i te fragmenty takiej próby interpretacji, czy takiego antropologicznego odczytania, czy też właśnie jakieś takie romantyzowanie naukowe, to padają takie słowa, że Mireczek nie wiedział, co to transgresja. Mhm. Zwracasz uwagę na nieprzystosowalność takiej właśnie może kultury, nauki, filozofii, jakby piszesz o tym, że to jakby nawet nie ociera się o ten problem, jakby krąży tylko wokół tego i
właśnie nie jest odpowiedzią na to. Wiesz co, to jest tak, że nie wiem, czy do końca akurat o to mi chodziło, ale trochę tak, w sensie jedną faktycznie z charakterystyk Mireczka, oczywiście książki, nie mojego ojca, jest to, że ona jest takim patchworkiem z cytatów. I one są wyrwane różnym, takie brzydkie słowo, wypowiem, dyskursom, w sensie akademicko-humanistycznym, medycznym, urzędowym, tam tego dużo jest, nie? I faktycznie ruch Sulima mieści się w tym. I ja powiem więcej, wiesz, ja bardzo lubię ten esej Rocha Sulimy, to jest taka rzecz o antropologii trochę, libacji alkoholowej, ale faktycznie pisząc ten rozdział, no ja mrugałam do czytelnika i muszę przyznać, że się trochę śmiałam też pisząc to i mam nadzieję, że nie jestem jedyna. No one, wiesz, ja przez to takie właśnie mruganie, przez to takie żarty też wplecione w ten rozdział i w inne, które składają się z cytatów, ja chciałam pokazać trochę takie inne oblicze tego, co nazywamy wiedzą. No bo faktycznie, wiesz, jak wkraczasz ten dyskurs, jakikolwiek z tych takich, powiedzmy, w cudzysłowie profesjonalnych, medyczny albo humanistyczny, w takim sensie ogólnym, na przykład antropologiczny, to one dają człowiekowi poczucie takiego panowania nad światem. Sprzedają nam właśnie wiedzę o tym świecie. No i ja, wiesz, używam ich też w tym charakterze, bo z jednej strony one mi pozwoliły w sferze właśnie myśli uchwycić różne fenomeny. I ja jestem za to szalenie wdzięczna i wiesz, ja trochę tak mrugam do czytelnika i pewnie do Rocha Sulimy, jeżeli kiedykolwiek przeczyta tę książkę, z wdzięcznością, bo wiesz, zetknięcie się z tym różnymi możliwymi opisami, sposobami myślenia w ogóle o takiej osobie jak mój ojciec, one mnie totalnie wybijały z tego mojego gniazda obwiniania go o coś, nienawidzenia go nawet, wiesz. To wszystko, wiesz, takie zetknięcie się z tym, że o, taki Roch Sulima, to mógłby w ten sposób na niego spojrzeć, to jest fascynujące dla mnie. I wiesz, ja zupełnie, absolutnie tego nie kwestionuję i mi to wręcz wiele dało i miało taki terapeutyczny wydźwięk i mówię o tym szczerze. I w ogóle wszystkich zachęcam do tego, żeby sobie, wiesz, poczytali o tym, jak to lekarz może powiedzieć, o tym ojcu albo matce, albo jak to właśnie taki psychiatra, albo jak taki antropolog kultury, antropolożka, albo jak socjolog. To jest fascynujące, nie? Bo wtedy widzisz tę osobę w ogóle w całej jej złożoności. Ale jest racją, że też jednocześnie ja trochę mrugam do czegoś takiego jak instytucja wiedzy w ogóle. To znaczy, ona jest świetna, ale ona nie ułatwia praktyki życiowej, kiedy to życie się wydarza. W sensie nie ułatwiłoby mi zaznajomość tego eseju, tej pracy, nie ułatwiłoby mi życia z Mirkiem, kiedy on mi to żyć, wiesz, kiedy stał pod drzwiami i było ryzyko, że zaraz wyważę drzwi. Nie ułatwiłyby mi pokochania go wtedy, ani nawet zrozumienia. Więc w pewnym sensie jest to książka o porażce poznania. No bo co to znaczy kogoś poznać? I w ogóle jakie to ma przełożenie na realne życie? Jest też taka rzecz, że wiesz, wiedza, a nawet empatia, która się w nas rozwija w związku z tą wiedzą, no bo ja, jeszcze raz, no, stykając się z tymi możliwymi sposobami opisu mojego ojca, ja zaczęłam lepiej trochę rozumieć całą sytuację, w której on się znajdował, a nie chciałam jej widzieć, nie? I to po prostu było takim wyzwalaczem właśnie takiego współczucia trochę do niego. Ale ta wiedza, empatia, współczucie, one nie oznaczają usprawiedliwienia, ani też takiego moralnego przymusu, że oto teraz wiem i mam, wiesz, zamiast się wściekać, że rodzic po pijaku, nie wiem, rozbija szybę, że mam w tym momencie, kiedy on ją rozbija, znaleźć dla siebie w tym momencie dla niego współczucie i zrozumienie oparte na tej wiedzy. No nie, no bo to jest taki moment, że wiesz, jak szyba rozbija się na kawałki, ja mam prawo czuć całą gamę, wiesz, emocji i one nie będą wypływać z tego, wiesz, na przykład medycznego dyskursu, czym jest alkoholizm i co doprowadziło ojca do tego stanu. No nie, one będą wypływać z zupełnie innego miejsca, z takich, no, z moich bebechów, ze zranionego miejsca we mnie. I mamy prawo pochylić się nad sobą i taką właśnie uważnością, sympatią objąć też siebie, dopuścić w sobie to, co ludzkie, jakby wyjść poza te sfery myśli i wejść w ogóle w jakieś inne rejony. Oczywiście super by było, gdybym ja umiała odpalić sobie taką współczującą empatię w tych trudnych sytuacjach. Ćwiczę się w tym, choć przyznam, że jest to historia porażek bardziej niż sukcesów.
I też nigdy w życiu bym nikomu nie powiedziała, że nie ma prawa właśnie z tych bebechów reagować, że na przykład ojciec bije matkę. No trudno w tym momencie znowuż o refleksję nad tym, jak skomplikowane są mechanizmy, które doprowadzają człowieka do uzależnienia i że to uzależnienie ma różne powody społeczne, biologiczne, psychologiczne, środowiskowe. No nie, no kurczę, no jak on łamie mamie rękę, to ja wtedy myślę sobie, co za łajdak, nie? I pewnie w następnej chwili też tak pomyślę i pewnie, wiesz, tydzień, później też tak pomyślę, miesiąc, lata. Wydaje mi się, że właśnie ta praca współczucia i ta chęć do gromadzenia wiedzy, ona we mnie na przykład rozpoczęła się po upływie lat, po czasie, po fakcie, kiedy ja już nie musiałam się zmagać z tym, że ktoś komuś łamie rękę, nie? Ta wiedza, to przyjmowanie wyjaśnień, one pracują w nas nierzadko wiele lat i trochę potrafią być, fajnie by było, gdyby były przydatne w tym danym konkretnym momencie, ale jest to po prostu szalenie trudne do wdrożenia i też nie o to mi chodziło, kiedy sięgałam po te opisy, po te słowa. To jest też chyba trochę historia o bezradności bardzo wielu, nie tylko pewnie w tej sytuacji, tylko w wielu sytuacjach naszego życia, kiedy po prostu nic nie możemy zrobić, żeby naprawić, tylko możemy posłuchać złotych rad. Mam tutaj taki fragment fajny, który bardzo mi się podoba. Mantry. Takich porad najczęściej udzielano mi co do ojca. Nikt mu nie może pomóc, jeśli on nie zechce najpierw pomóc sobie. Musi sięgnąć dna, żeby się odbić. Nie dawaj mu komfortu picia. Pijakowi nie można ufać. Ratuj się. I tak dalej. To są takie słowa, które pewnie wszyscy słyszeli, a nikt pewnie ich nie przetestował tak naprawdę. No, wydaje mi się, że zwracasz tu też uwagę na jakąś taką banalność języka też trochę i komunikacji w tych takich fragmentach, gdzie są dialogi często. Mm-hmm. Nie, wiesz co, ja tak zdementuję, bo ja wdrażałam te rzeczy w życie, na przykład no nie, to jest coś takiego... Mam na myśli te osoby, które radzą tu często, że posługują się jakimiś takimi banałami, które znamy wszyscy dobrze. Ale wiesz, też nie tylko, no bo na przykład to nie ułatwia, wiesz, moja babcia na przykład to przynosiła do domu, ze spotkań, to się nazywa Al-Anon, czyli takie spotkanie dla rodzin osób pijących. I to nie były rady puste od osób, które nic nie wiedzą i tak wiesz, radzą tylko, żeby poradzić, tylko to były rady od osób, które znajdowały się w podobnych sytuacjach, w podobnych kontekstach. To było coś, co komuś pomogło w jego praktyce życiowej. Więc oczywiście są rady takie, powiem brzydko, z dupy, czyli wiesz, no spotykasz sąsiadkę i ona coś tam ci pobiadoli, nie? Ale na przykład te mantry, one brały się właśnie z tych spotkań terapeutycznych, na które biegała moja rodzina. Ja niestety w ogóle się nad nich nie odnajdywałam i może właściwie, jeżeli tam mrugam do tego, no to też dlatego, że one dla mnie w tamtym momencie życia były puste w takim sensie, że nie wiedziałam, jak je przełożyć, nie wszystkie wiedziałam, jak przełożyć na praktykę życiową. One też mi nie pozwalały sobie poradzić z tym, że ja ze sobą, że ja się, że no dobra, ja nie wpuszczę tego pijanego ojca do domu. Ja nigdy go nie wpuszczałam, bo słuchałam tych mantr, ale czułam się z tym fatalnie, nie? W sensie one mi pomagały tak połowicznie. Nie pomagały mi w ogóle poradzić sobie z ciężarem całej tej sytuacji, ciężarem tego, wiesz, jak to jest, jak jest minus 20 i ty nie wpuszczasz tego ojca, no co ja mam dalej zrobić, nie? I nie pomagały mi też, wiesz, z taką myślą, która mnie bardzo jakoś, powiem ci, dręczyła, że ja po prostu nie umiem go kochać. No bo jak to jest nie kochać własnego ojca, nie? W sensie, że ja mogę słyszeć takie rady i one mogą być przydatne, ale one w ogóle absolutnie nie rozwiązują jakichś takich dla mnie fundamentalnych dylematów. I w ogóle no, to też jest taka opowieść właśnie o tym, jak ta terapia była trochę obok mnie przez pół mojego życia, jak ja w ogóle nie potrafiłam się w nią... Ona była dla mnie wręcz taka, wiesz, odstręczająca, że ja tam mam iść. Ona mnie irytowała. Oczywiście ja dziś na przykład mogę powiedzieć, że ja nie jestem absolutnie przeciwniczką takiej instytucji terapii. Ale podkreślam, że terapia terapii nierówna i nie dla wszystkich musi być dobre to, co jest dobre dla mnie. I ile ludzi, pewnie tyle najlepszych modeli terapeutycznych. I naprawdę, wiesz, miałam w życiu z tego tytułu problemy, bo słyszałam we wczesnym dzieciństwie, już od wczesnego dzieciństwa, że terapia dla ludzi z domów alkoholowych to tylko grupowa.
A ja na przykład jestem osobą introwertyczną, wiem, że może tego nie widać, ale chodzi o to, że ja bardzo dużo wydatkuję energii na przebywanie z ludźmi. Ja uwielbiam ludzi, ale po prostu jest to dla mnie kolosalnie duży wysiłek. I wiesz, jak ja mam się dzielić jeszcze czymś takim w grupie, no to to jest, wiesz, nałożenie dwóch wysiłków na siebie. To jest po prostu strasznie trudne do udźwignięcia. A słyszałam na przykład, że no, na terapię indywidualną idę, bo uciekam od problemu, bo właśnie tylko ta grupowa, nie? W sensie takie bardzo dogmatyczne podejście do tego, w jaki sposób ja powinnam zmierzyć się z tym, z tą sytuacją, w której jestem. No i muszę też powiedzieć, że miałam problem z tym, że terapie, na które trafiałam wówczas, one były bardzo mocno splecione z wiarą, taką katolicką, z Bogiem. No i wiesz, to się nakładało na to, więc ja, ta introwertyczka w grupie, to raz, a dwa, ja w młodości takiej już gimnazjalnej byłam osobą wątpiącą, dziś jestem niewierząca, no i teraz dla mnie to było bardzo trudne, bo terapie, na które trafiałam właśnie wówczas, to były terapie z takimi, taką kopią 12 kroków. A 12 kroków ma wymiar, to pewnie wszyscy słyszeli, że jest coś takiego jak 12 kroków, nie? To nie będę może wyjaśniać. Ale to jest taka ścieżka terapeutyczna, którą podążają tak zwane anonimowi alkoholicy, czyli AA. I ona ma wymiar jednak duchowy, mimo że w teorii no, nie jest religijny, nie? I ja jako nastolatka, ja nie znosiłam tych 12 kroków. W ogóle nie widziałam przełożenia ich w ogóle do swojej sytuacji. I na przykład, proszę Państwa, no, krok drugi, żebyście mieli jakieś takie wyobrażenie, co to jest. Krok drugi brzmi tak. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. Jakkolwiek pojmujemy Boga. Krok czwarty. Dokonaliśmy gruntownego i odważnego obrachunku moralnego nas samych. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu i sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. No i nie będę już dalej szła, ale to w tym duchu idzie. No i ja, szczerze mówiąc, miałam problem z tym, że mam szukać siły właśnie w tej sile wyższej, nawet jeśli to nie był Bóg. Chociaż w praktyce, w grupach, do których trafiałam, ludzie się modlili na przykład. I to było dla mnie niekomfortowe. I okazało się, że na przykład dla mnie najbardziej produktywnym modelem, taki, który dał mi właśnie niezwykłe poczucie bezpieczeństwa, bo to o to się rozchodzi, to był właśnie taki model szukania siły w sobie. I oczywiście też chcę powiedzieć tutaj, że dzisiaj jest znacznie więcej takich faktycznie świeckich grup. I mam znajomych, którzy chodzą na takie grupy DDA i oni się łapią za głowę, że w ogóle to 12 kroków, bo oni w ogóle przestrzegałeś takie, oni w ogóle nie słyszeli o tym, nie? W kontekście DDA. No ale ja nie zaliczam się niestety do tego grona tych szczęśliwców. No więc podkreślam, że są te grupy świeckie, ale trzeba ich uważnie poszukać, bo faktycznie jest tak, jak wpiszecie sobie DDA terapia, to pewnie wyskoczy wam w wyszukiwarce coś, jakaś przyparafialna grupa albo jakieś taka w instytucji przykościelnej, okołokościelnej. I teraz ja nie wątpię, że w ogóle, wiesz, to pomaga tysiącom osób. I na pewno tak było, po prostu mi nie pomogło i nie musi wszystkim. I te osoby, które zaliczają się, które mają, powiedzmy, że podobny, nie wiem, podobną duchowość do mojej, podobny światopogląd albo jakąś podobną wrażliwość, nie gorszą i nie lepszą, po prostu inną, one mają szansę znaleźć pomoc, ale po prostu pewnie w innych miejscach. Ale śmieszne jest jeszcze, mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo chciałabym coś powiedzieć, czy nie? Tak, na pewno. Słuchaj, no bo w ogóle śmieszna właśnie rzecz w tym jest taka, że ja odnalazłam takie podobne doświadczenie w biografii ojca. To jest właśnie też związane z terapią i to było dla mnie wielkie odkrycie przy pisaniu tej książki. I jakoś nigdy jeszcze nie udało mi się o tym powiedzieć, bo ja się zawsze tak rozgadam na tych spotkaniach, że zawsze po prostu i potem, wiesz, pluję sobie w brodę, że nie powiedziałam, więc teraz widzę, że mam jeszcze szansę, więc powiem. Bo w trakcie pisania, słuchaj, ja przypomniałam sobie, jak mój ojciec zapytał kiedyś, czy ja naprawdę wierzę w tego Boga. I ja się strasznie wtedy oburzyłam, no bo w moim świecie takim wczesnym, bardzo wczesnej młodości, przedgimnazjalnej, no to w ogóle nikt by w życiu nie powiedział, nie poddał wątpliwość, że w ogóle Bóg może istnieć. Bo wychowywałam się w bardzo takiej katolickiej rodzinie. Ten Bóg był bardzo domyślnie w naszym życiu. Co niedzielę chodziliśmy do kościoła, był pacierz przed spaniem i tak dalej. No i słuchaj, i on to powiedział, ja się oburzyłam, a potem zapomniałam o tym. A potem, kiedy już pisałam tę książkę,
I kiedy uświadomiłam sobie też, dlaczego ja miałam problem z tymi terapiami, bo też nie było to dla mnie jasne, uświadomiłam sobie, przypomniałam sobie w ogóle, że on mi to powiedział. I przypomniałam to sobie, wygrzebując z jednego z kartonów taką Matkę Boską, którą miałam nad łóżkiem, właśnie do której tam się modliłam. Taka w płytce, taka blaszana Matka Boska to była. I wiesz, i to była właśnie Matka Boska odziedziczona po prababci, czyli po babci Mirka, mojego ojca. No i wiesz, ja sobie tak pomyślałam wtedy, jeju, słuchaj, no jeżeli to wątpienie, nawet jeżeli on powątpiewał okresowo, nie? A nawet jeżeli to był jeden raz, w co wątpię, że on powątpiewał i mi to powiedział, co jeżeli to wątpienie mogło wpłynąć na jego wychodzenie z nałogu? Zobaczyłam tego Mireczka w kleszczach totalnych, no bo zobacz, z jednej strony jesteś uzależniony i to jest wstyd. Szczególnie wiesz, w takiej kulturze, gdzie od mężczyzny się oczekuje, że on będzie, wiesz, utrzymywał rodzinę i będzie taką silną figurą i ze wszystkim sobie da radę, no to przyznanie się przed ludźmi, że ja jestem uzależniony, czyli słaby, no to jest wielki wstyd, tak myślę, w takiej patriarchalnej kulturze. A z drugiej strony masz wstyd, ten drugi, wątpienia w Boga, no bo wiesz, jeżeli jesteś w otoczeniu, w którym każdy wierzy, no to się wstydzisz, jak nie wierzysz. Zresztą ja pamiętam, jak ja go tam, wiesz, obsztorcowałam za to, że on mi powiedział, że jest taki, że on nie wie, nie? I wyobraziłam sobie, jak zaczęłam go właśnie w tych kleszczach, że to był niemożliwy dla niego dylemat, taka podwójna batalia, takie podwójne siłowanie się, jakieś podwójne wypieranie pewnych części siebie. I rzecz jasna, oczywiście AA w teorii nie wyklucza ateistów, agnostyków, wątpiących, ale w praktyce może im być trudno właśnie ze względu na tych 12 kroków i tego, jak one w danej kulturze są interpretowane, no bo w różnych kulturach różnie tych 12 kroków się czyta. I rzecz jasna, były i są świeckie organizacje trzeźwościowe, no ale powiedz szczerze, słyszałaś o czymś takim jak SOS? Chyba nie. No właśnie. 12 kroków słyszałam, a SOS chyba nie. A o AA słyszałaś, nie? No tak, oczywiście. No właśnie, ja przypomniałam sobie, że był taki artykuł w portalu Na Temat, on jest 2014, bo przypomniałam to sobie jakoś tydzień temu i zanotowałam. I autorem tegoż jest Julian Jeliński i on napisał, że wówczas, 2014, nie potrafił znaleźć ateistycznych grup AA w Polsce. I że na stronie alkoholik.org znalazł taki zapis, komentarz do drugiego kroku, ja Państwu przytoczę, ponieważ on w roku w bieżącym, 2021, wciąż tam jest. Czytam komentarz do drugiego kroku. Dlatego też drugi krok jest punktem, w którym wszyscy się spotkamy, agnostyk, ateista i odszczepieniec od wiary. Przy tym kroku wszyscy możemy podać sobie rękę. Prawdziwa pokora i otwarty umysł mogą doprowadzić nas do wiary. A każdy meeting AA jest gwarancją, że Bóg przywróci nas do zdrowia, jeżeli szczerze Go o to poprosimy. No weź, no i wyobraź sobie, że słuchasz tego, a jesteś niewierząca. No wiesz, to pokazuje, jak przynajmniej w momencie, kiedy ojciec chciał się leczyć, jaki dyskomfort mogło to wzbudzić u ateisty albo osoby wątpiącej, ale wypierającej się tego. Wiesz, na terapii już się boksujesz i tak z jednym, no i to jedno jest strasznie trudne. Zresztą wiesz, przypomniał mi się też taki artykuł z New York Timesa, którym ktoś napisał, że wiesz, bo to nie jest tylko rzecz polska. I w tym New York Timesie ktoś napisał artykuł, że jest nawet taki akronim AAA, Anonimowi Alkoholicy Ateiści, bo ten artykuł był sobie o ateistach, ja się śmieję, przepraszam, ale trochę to jest zabawne, o ateistach, którzy przez lata ukrywali swój ateizm, żeby móc w ogóle uczestniczyć w grupach terapeutycznych i na przykład modlili się na pokaz. I oczywiście w Stanach to się na maksa zmieniło i tam jest bardzo dużo takich otwartych grup, 12 kroków ma, wiesz, osobne wersje, humanistyczną, buddyjską, no jaką tam chcesz, nie? Zresztą odezwał się do mnie, bo to też ciekawe, ja listy dostaję nie tylko sobie od osób właśnie, które były dziećmi rodzin pijących, ale również od osób pijących, są moje w ogóle ulubione listy. No i odezwał się do mnie niepijący od 19 lat alkoholik i ateista i on powiedział mi, że on miał kolosalny problem z tą siłą wyższą na terapiach AA, bo on lubi formułę AA, ale im więcej jeździł po świecie, bo to jego zawód tego wymaga, tym właśnie bardziej widział te niedogmatyczne odłamy AA. Szukał ich na przykład przez stronę Lambdy, czyli osoby, czyli grupy, czyli na przykład takie grupy AA dla osób LGBT.
tego typu AA. Ja nie wiem, na ile ono jest w ogóle dostępne w Polsce, ale wiem, że on uczestniczy w grupach AA i że je uwielbia, więc na pewno jest lepiej niż za czasów Mireczka, że jest jakiś szerszy dostęp do różnych modeli w ramach tego AA. I pewnie jest lepiej niż czasów artykułu na temat. No, bardzo mnie podbudowała ta rozmowa z nim. Jakoś tak pomyślałam, że może to już wiesz, to już może nie jest ten problem taki silny, jak był wówczas dla mnie, a już na pewno dla niego. To jest takie ciekawe, że to jakby mówi o tym, że musi być jakaś wiara, żeby przestać pić, że jakby nie wystarczy, nie chcę pić, dlatego nie wiem, że chcę iść z córką do parku, iść normalnie do pracy i zrobić zakupy i po prostu normalnie żyć, tylko potrzebuję czegoś większego niż jakby człowieczeństwo, codzienność, żeby po prostu przestać pić. To teraz mi przyszło do głowy. Wiesz, no to jest też coś takiego, co ty wspomniałaś, mówiąc na przykład o tym romantyzowaniu picia, nie? To jest coś takiego, że alkohol i to tak naprawdę wiąże się z tą wiarą, dlatego że alkohol to jest pewien, znowu użyję tego słowa, Jezu, przepraszam Państwa za to, ale no jakoś teraz no nie będę szukać zamiennika, bo zajmie mi to pewnie z 5 minut, no ale znowuż, jest to jakiś dyskurs, to picie. I to romantyczne picie, i to picie, do którego wyjście potrzebne jest wiara, no właściwie wiesz, to jest... Dodawane jest temu jakby może więcej niż w tym jest tak naprawdę. Tak, znaczy zawsze tak jest i nie unikniemy tego, nie? Ja muszę przyznać, że mnie na przykład zawsze denerwowały te takie romantyczne opowieści, nie wiem, o piciu, nie wiem, Jerofieje, w Pilch też mnie denerwował. Tak, tak. Miałam problem z tym takim właśnie romantyzowaniem i dodawaniem takiego patosu i czegoś takiego ważnego i głębokiego po prostu uzależnieniu. Dlatego ja polecam wszystkim i tobie czytanie Andruchowicza, który w ogóle tę figurę pijanego poety na przykład, to nie jest już chłasko, taki wiesz, poetycki, super fajnie pijany, ale taki wspaniały, tylko właśnie Andruchowicz w Moskowiadzie na przykład no wspaniale obśmiewiał tę figurę pijanego poety, nie? Ja miałam właśnie bardzo go w głowie, jak pisałam tę książkę, chociaż oczywiście nie odniosłam się do niego. W ogóle, wiesz, w popkulturze ta wizja taka uwznioślona, ona ma się świetnie. No jest zakochany pijany, nie? Szczególnie ten zakochany nieszczęśliwy. Zobacz, że on idzie do baru i zamawiając whisky z lodem opowiada zawsze o tym swoim zawodzie miłosnym, nie? Jest pijany żałobnik, który sięga, wiesz, topi swoje, tę utratę w butelce ginu, wódki czy tam czegoś. I wiesz, twórca też przede wszystkim pijany. No pijany twórca, geniusz, tak. Geniusz, który karmi się w ogóle tym alkoholem i to zazwyczaj nie jest piwo. Ewentualnie wino, ale zazwyczaj to są mocniejsze trunki. I wiesz, to jest jakaś część tego pijackiego krajobrazu, w którym funkcjonuje Mireczek, ale tutaj chciałabym uczulić wszystkich. On na przykład przez nas, przez rodzinę, on w ogóle nie był rozpatrywany w kategoriach takich romantycznego picia. W ogóle wydaje mi się, że jak blisko żyjesz ze sobą w stadium nałogu, no to trudno tu o romantyzm. Mhm. No wiesz, no to się na przykład wiąże z utratą kontroli nad ciałem. Zasikane nogawki, one nie są romantyczne, one po prostu śmierdzą. Dlatego wydaje mi się, że w literaturze dużo lepiej się sprzedaje to niż w kinie na przykład. Bo po prostu z takiego bardzo prymitywnego powodu, czyli że nie widać. Być może. Ale wiesz, teraz wrócę do tej wiary, nie? Bo właśnie ciekawe jest to, i to się dlatego łączy z tym romantyczną wizją, no bo ciekawe jest właśnie obserwowanie, w jakich obszarach takich językowo-wyobrażeniowych ten alkohol funkcjonował z wieku na wiek, z kultury na kulturę. Ja się zastanawiałam na przykład, co by było, gdybyś ja żyła z takim Mireczkiem 500 lat temu, nie? Pewnie zupełnie inaczej bym była postrzegana, znaczy w ogóle ta sytuacja by była zupełnie inaczej odbierana. Ale słuchaj, no gdybym nawet to było 90 lat temu, to ona by była inaczej odbierana. Bo alkoholizm rozumiany jako choroba też jest konstruktem. I nie było go kiedyś i być może zostanie on w przyszłości zastąpiony też przez coś innego, nie? Jeszcze w XIX wieku i na początkach XX na przykład alkoholizm był uważany za wadę charakteru. On nie był chorobą. Zresztą to pokutuje do dziś i zdarza się, że widzimy picie właśnie jako taką przywarę moralną i sięga się właśnie wtedy do tego argumentu wiary i sięga się też do takiej grupy przekonań, że osoby uzależnione mają właśnie słaby charakter, że dobrowolnie wybrały zachowanie, to w skali społecznej, no to się właśnie mówi o patologii
której trzeba przeciwdziałać za pomocą takich instytucji właśnie chroniących prawo i moralność, jak sądy i kościoły. Ja zresztą przypominam, że wcale nie tak dawno leczenie było przymusowe i zagrożone karą pozbawienia wolności, słuchaj, więc jakby wydaje mi się, że to właśnie wynikało z tego zrównania uzależnienia z jakimś takim uszczerbkiem charakteru. Ja zresztą, wiesz, na przykład żartobliwie przywołuję też w książce, nie analizuję tego, ale tylko tak sygnalizuję, że no było coś takiego jak figura pijanego wieszcza starożytnego, nie? I się zastanawiam, jak to by było, gdybyśmy my się urodzili, nie wiem, za czasów Platona, albo jeszcze za czasów Homera, nie? I w pewnym sensie alkohol jest konstruktem. I drogi wyjścia z niego też przynależą właśnie do jakiejś takiej konstrukcji myślowej, którą my jako społeczeństwo wznosimy i w niej żyjemy potem. To jest taka jak analizowana przez Michela Foucault płeć, czy nie wiem, kategoria chorób psychicznych. No on doskonale pokazał, jak te rzeczy, które uznajemy za pewnik, one wcale właściwie nie są, są wytworem jakichś takich procesów myślowych społeczności. I z alkoholem jest tak samo. Nie wiem już, o czym to świadczy, ale jednym z najbardziej poruszających momentów w tej książce dla mnie były momenty, kiedy empatyzujesz z Mireczkiem i z jego walką. Tam jest ta scena poruszająca bardzo w święta, kiedy on walczy ze swoim uzależnieniem i przegrywa oczywiście. I te wszystkie momenty, kiedy on chce się poprawić, ale to się nie udaje. I jakaś taka... próba wejścia trochę w głowę osoby uzależnionej i walki, którą ona nieustannie toczy, wydała mi się bardzo poruszająca w tej książce. No wiesz, no ja do tego też doszłam też pewnie w trakcie pracy i właśnie przez to stykanie się z tymi różnymi sposobami patrzenia na niego. Jakieś takie wybijanie się ze swojego myślenia. To było dla mnie szalenie, w ogóle to, o czym ty mówisz, to jak siadałam do pisania tej książki, to było coś dla mnie niewyobrażalnego, nie? Że ja w ogóle nie założyłam nawet, że mogłabym osiągnąć w ogóle taki stan w sobie, żeby móc w ogóle coś takiego zapisać, nie? To jest bardzo trudne. I wiesz, i to jest taka druga strona medalu, no bo z jednej strony dorośli często, zresztą nie dorośli, w ogóle mamy taką, jest taka grupa osób, która milczy o swojej krzywdzie, nie? I ta dorosłość jest też czymś takim, że no nie mówisz o tym, że tata, mama cię skrzywdzili. Bierze się pewnie to po części z tego, że w jakimś stopniu wciąż pracują w nas taka wizja, taki wręcz imperatyw, że myślisz o biologicznej rodzinie jako czymś lepszym, ważniejszym niż inne typy relacji, że to jest wręcz święte. No i oczywiście, jeśli nie wyrwiesz się ze szpon takiego myślenia, no to będzie ci bardzo trudno, wiesz, przełamać to milczenie, jeżeli będzie trudno przełamać milczenie, no bo jak źle o ojcu, matce, jak tam komuś obcemu możesz powiedzieć, a co gorsza publicznie o swojej rodzinie, a niestety często, żeby uzyskać pomoc, trzeba o nią prosić. Ale jak sądzę, też trzeba się pilnować właśnie przed drugą stroną medalu. I ja byłam po tej drugiej stronie, przed takim swoistym zagadaniem swojego doświadczenia. Żeby rozliczenie, wiesz, siebie lub kogoś, lub czegoś, nie zamieniło się w takie rozpamiętywanie. Takie zamieszkiwanie w przeszłości, którą właśnie można rozumieć jako coś, co determinuje twój los. Jako coś, co właśnie sprawia, że nie widzisz pewnych rzeczy, nie? Ja się tego wystrzegam, staram się tego wystrzegać. Przeczytałam kiedyś takie zdanie, no bardzo proste niby, to ale zostało we mnie w formie cytatu, który w ogóle nie wiem, czy... ja zazwyczaj nic nie pamiętam, a to pamiętam. I to była psycholożka Danuta Golec, rozmawiała ze Sroczyńskim i powiedziała coś takiego, że drugiego dzieciństwa nie będzie, trzeba się pogodzić z tym, które było i zająć sobą. Zająć sobą, a nie ojcem, matką, która w cudzysłowie zmarnowała mi życie, nie? We mnie to bardzo właśnie tak autokrytycznie rezonuje, szczególnie dlatego, że właśnie przez lata dokładnie robiłam to, o czym ona mówi, nie? W sensie zamiast zająć się sobą albo zająć się nim w ogóle od innej strony, na przykład tej empatycznej, zajmowałam się rozpamiętywaniem, ile ja straciłam, czego w dzieciństwie nie miałam, jakbym zupełnie w ogóle zapomniała o dorosłej sobie.
bo przecież wiesz, jakoś do tej dorosłości dobrnęłam i mogę, jeśli oczywiście znajdę w sobie siłę, wziąć odpowiedzialność za ten okres życia i jakoś, nie wiem, fajnie sobie je urządzić, nie? W sensie to, że jakoś było kiedyś, nie determinuje tego, jak jest teraz. Ja właśnie tą modelową dorosłość uważam, że wiesz, że przyznaję, że były jakieś krzywdy, doznałam ich, ja je zapisałam w Mireczku. Empatycznie jestem w stanie się pochylić nad sobą, bo było mi źle wtedy, ale też jestem w stanie empatycznie pochylić się nad nim, bo jemu też było źle i idę dalej po prostu. Choć jest to strasznie trudne, bo tak teraz mówię mądrze, ale oczywiście, wiesz, skończymy rozmowę i pewnie będą, wiesz, we mnie, będą mi się pojawiać jakieś takie myśli, że o, jaki on to był okropny. No bo był, no. Ja pomyślałam sobie, jak czytałam właśnie o tych jego takich wewnętrznych rozterkach, o tym, że po prostu wszyscy jesteśmy słabymi strasznie jednostkami, tylko niektórzy mają problem z czymś, co jest groźniejsze, co bardziej determinuje, niszczy ich życie i ludzie wokół innych. Czyli na przykład możesz walczyć ze sobą, żeby nie sprawdzać Facebooka co 10 minut, a ktoś inny będzie walczył, żeby nie napić się wódki i nie rozwalić tych drzwi i tak dalej. Więc miałam takie po prostu refleksje na temat w ogóle uzależnień i jakichś takich słabości naszych, ludzkich. No tak, no składamy się właściwie z nich. No wszyscy jesteśmy z nich zbudowani. Wiesz, ja na przykład pisząc rozdział o widelcu, tam jest taki rozdział, w którym opisuję, jak ojciec wygrzewał sobie esperanto widelcem. I ja na przykład odnalazłam w tym rozdziale, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja odnalazłam w tym rozdziale pokrewieństwo siebie do tej najbardziej znienawidzonej przeze mnie cechy u ojca, czyli właśnie do tego takiego zamroczonego alkoholem albo zaczarowanego przez alkohol pijaka. Brzydko mówię, bo po prostu tak o nim myślałam, nie? Ale absolutnie nie zachęcam znowuż nikogo do używania takiego słowa. No w każdym razie, wiesz, dlaczego mówię, że odnalazłam podobieństwo? No bo ja, żeby napisać ten rozdział tak szczerze i żeby on w ogóle był wiarygodny, to musiałam jakoś sobie spróbować wyobrazić, jak to jest, kiedy coś po prostu, no nie możesz przestać, no, kiedy nie możesz się wyrwać w ogóle z tego błędnego koła. No i tak się zastanawiałam, co to może być, nie? I myślę, że w ogóle wszyscy mogą to zrobić, no bo powiedziałaś ty powiedziałaś o Netflixie? Nie, ja sprawdzałam social media. No to ja właśnie teraz mam w głowie Netflixa. Jak to jest, jak na przykład zaczynasz oglądać serial na Netflixie i potem klikasz następny odcinek, następny i nagle się robi czwarta rano, nie? I to jest to doświadczenie, kiedy nie możesz przestać. I to jest oczywiście pewnie 100 razy mniej silne niż to doświadczenie, które miał ojciec, nie? Ale możesz trochę sięgnąć do niego i zobaczyć taką potencjalną siebie, jak to by było, gdybyś faktycznie, wiesz, znaczy, że jakby liznęłaś tego doświadczenia. Tylko w mniejszym natężeniu. Ja na przykład przez lata paliłam szlugi i ja oczywiście, ja mam osobowość uzależnieniową, przyznaję się do tego i ja nie było tak, że wiesz, sobie wypalam papieroska, tylko ja od razu leciałam, wiesz, dwie ramki szlugów dziennie. Nie byłam w stanie inaczej. I żeby napisać akurat ten rozdział, to nie myślałam o Netflixie. O Netflixie mówię dla osób, ponieważ palenie jest teraz mniej popularne i może ludzie się z tym nie zidentyfikują. Ale z Netflixem już jak najbardziej. Ale ja na przykład pisząc rozdział o widelcu, jak to jest, że nie możesz przestać do tego stopnia, że aż wydłubujesz sobie coś widelcem z ciała, to właśnie przywołałam moment, kiedy ja próbowałam rzucić palenie. Ten koszmar, który przeżywałam. I słuchaj, ja nagle się zorientowałam, że tak naprawdę to był właśnie jakiś taki permanentny stan, w którym ten Mireczek się znajdował. I jak ja sobie to uświadomiłam, weszłam w to, to było dla mnie szokujące trochę, no bo właśnie, no jakby zobaczyłam część siebie w czymś, czego po prostu przez pół życia nienawidziłam. I jak coś takiego osiągniesz, no to faktycznie no, pojawia ci się coś takiego, że no po prostu żal ci tego biedaka, no. Ale oczywiście to nie przekreśla tego, że wiesz, no to jeszcze raz powiem, że to nie jest jakieś, to nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem tego, że on to robił. To są w ogóle dwie rzeczy, to idzie obok siebie. Zobaczę, czy jakieś pytania mamy od publiczności. Chyba mamy. Mogę
Ogólnie są bardzo miłe słowa, że dziękują osoby i że dobrze się słucha. Więc ja może tak zmierzając już do końca, bo ty powiedziałaś o tym podczas naszej rozmowy, o tym, że w tobie też zaszła pewna zmiana, kiedy pracowałaś nad tą książką. I chciałam zapytać, jakie to było doświadczenie dla ciebie i jakby co się zmieniło w tobie, jakby, kiedy pracowałaś nad tym. No właśnie chyba to, że przestałam tak szczerze widzieć w nim tylko, tylko wiesz, takiego zbuja i łajdaka. I to było fantastyczne. Uświadomienie sobie właśnie chyba tego, co powiedziałam przed chwilą, że tak naprawdę łączy mnie z nim więcej, niż chciałabym się przed sobą i przed innymi przyznać. Ja tam też napisałam w tej książce taki krótki rozdział o tym, jak ja na przykład nienawidziłam całe życie swoich ust. Bo słuchajcie, ja mam taką wystającą górną wargę, kaczuszka to jest jak masz dwie wystające, czyli nawet nie wiem jakie zwierzątko, no ale w każdym razie mam wystającą górną wargę, ja tego nienawidziłam przez całe życie i naprawdę rozpaczałam, że no wiecie, no to nie jest jak uszy, że tak w dzieciństwie faktycznie to jest taka jedyna chyba operacja korekcyjna wyglądu, którą przyjęło się, że można wykonać. No nikt dzieciom botoksu nie robi, bo to botoks się wstrzykuje w usta, tak? Botoks, no to właśnie tego raczej się to nie jest prezent komunijny, a przynajmniej nie był w moich czasach. No więc ja rozpaczałam, słuchajcie, dlatego, że to tak wyglądał mój ojciec. Mój ojciec miał taką właśnie wystającą górną wargę i ja na przykład nauczyłam się ją niedawno lubić i myślę trochę, że ta książka mi w tym pomogła, w tym sensie, że to, co ojcowskie, przestało być dla mnie jakimś koszmarem. Zobaczenie w ogóle w człowieku, ja naprawdę, słuchajcie, to jest ta praca współczucia, którą można sobie wykonać, choć ja nie powiem, że wiecie, ja nie jestem świętą osobą i w ogóle raczej mam więcej wad niż zalet i jestem, potrafię być pamiętliwą zołzą, ale właśnie tak liznęłam tego trochę i to jest wspaniałe po prostu, jak właśnie takie pochylenie się nad drugim człowiekiem, ono nawet nie jest, słuchajcie, dla tego człowieka, ono jest dla nas. Bo to, że jak ja się będę wściekać na drugą osobę, a już taką, która nie żyje to w ogóle, no ona tego nie odczuje, tej mojej wściekłości. Ta wściekłość rykoszetem będzie walić we mnie, nie? Mamy właśnie pytanie a propos tego, co mówisz, bo pojawiło się pytanie, czy ta książka mogłaby powstać przed śmiercią Mireczka? Nie, absolutnie. To jest trochę to, o czym powiedziałam wcześniej, że ten dystans, on był dla mnie niezbędny do napisania tej książki. Po pierwsze, śmierć ojca uruchomiła we mnie wszystkie takie mechanizmy, ja wiem, to teraz głupio zabrzmi, ale słuchajcie, ja całe życie udawałam, że go nie ma tak naprawdę. Ja zauważyłam, że on jest dopiero jak ją napisałam. I dlatego, że ja jadąc na pogrzeb, ja byłam tak wściekła, znaczy to uruchomiło we mnie po prostu to, że on umarł, pokłady wszystkich emocji, których ja udawałam, że nie mam. Ja przez całe życie, na przykład jak terapeuta, jak już trafiałam na te terapie, z których rezygnowałam bardzo szybko, ktoś mi mówił coś o ojcu, to ja po prostu się wściekałam, zdarzało mi się nawet wyjść, nie? Że to nie jest mój problem, że ja mam to przerobione, że ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ja naprawdę żyłam w świecie, w którym nawet wierzyłam, że tak jest. Więc ten ojciec, ja jego po prostu wygumkowałam ze swojego życia i też ja fizycznie go, słuchajcie, no nie widziałam 10 lat, był taki okres, nie, taka dziura. Więc łatwo też mi było myśleć, że faktycznie to jest prawda, no bo jak go nie ma, no nie muszę, no nie mam tej przypominajki w postaci wywożonych drzwi czy tam czego. I kiedy on umarł, ja się w ogóle skonfrontowałam z tym wszystkim w sobie, co udawałam, że tego nie ma. I to było najpierw głównie to wszystko złe. Co jeszcze nałożyło się na to, że wiecie, no jedziecie, przepraszam, przeklnę teraz, ale no, jestem wkurwiona na pogrzebie własnego ojca, no to jest po prostu bardzo dziwne doświadczenie. Bo to było jedyne, co ja czułam, ja w ogóle nie potrafiłam przejść żałoby takiej, jakby przekazała, jak wiesz, taka, że jestem za woalką w czerni i płaczę. Taką, jakiej ktoś by mógł ode mnie oczekiwać. No i to jest pierwsza rzecz, że ta śmierć w ogóle pozwoliła mi zobaczyć, że on był, bo ja tego wcześniej nie widziałam. I był właśnie, no niestety, wyrażony najpierw w tych, nie, niestety, wycofuję się z tego niestety, on był wyrażony w złych emocjach, mamy prawo do złych emocji i absolutnie się tego nie wstydzę, że tak było.
A po drugie, to jest to, o czym powiedziałam, że jakby jak w akcie ktoś ci coś robi, nie? Jak ktoś cię aktywnie krzywdzi, to bardzo jest trudno, ja nie mówię, że ta książka jest obiektywna, bo na pewno nie jest, ale jest ci bardzo trudno wyjść w ogóle, ja bym tego nie potrafiła, może ktoś by potrafił, ale ja nie potrafiłabym wyjść z takiego poczucia właśnie zbyt dużego emocjonalnego zaangażowania w ten temat ojca. No bo on by stanowił dla mnie potencjalnie wciąż zagrożenie, nawet jeżeli nie fizyczne, takie emocjonalne, nie? I po prostu potrzebowałam, żeby ta książka potrzebowała tego, żeby go po prostu nie było, żebym ją mogła ochłonąć, żebym mogła wyjść, trochę zdystansować się od tego, co się dla mnie wiązało z myśleniem o ojcu, czyli na przykład od strachu i zacząć w ogóle przerabiać te wszystkie emocje, te wszystkie fakty, zacząć je dostrzegać. O. Już nie mam więcej pytań. Ja jeszcze mogłabym pewnie długo rozmawiać, bo mam trochę tych pytań zapisanych, ale nie wiem, co ty na to, czy jeszcze pogadamy chwilę. To ja szczerze powiem, że ja straciłam głos już trochę. Aha, dobrze. Skończyła mi się herbata. Dobrze, to w takim razie będziemy chyba już kończyć. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję osobom, które nas oglądały. Dziękuję za pytanie też. Aleksandra Zbroja, autorka książki Mireczek, po to opowieść o moim ojcu, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.